Czyli widzicie Państwo, do aresztu powinni pójść działalność szpiegowska, no bo to były przecieki, prawda? Tej Sowa. To wcześniej, że pozwolono nagrać, ale o tym już opowiadaliśmy, ale ten proces wyjaśniania pierwszego był moim zdaniem złem. I ten proces wyjaśniania, raczej brak procesu wyjaśniania, może potwierdzać Twoją tezę, hipotezę, trudno to teraz określić, że w tym całym procederze rolę może niekoniecznie wiodącą, ale na pewno ważną odgrywały służby specjalne. I choć tu wszyscy w tym studiu nie mamy o polskich służbach najlepszego zdania, szczególnie w kontekście tych wszystkich afer, no to jeżeli by się okazało, że za nagrywanie najważniejszych osób w państwie, za nagrywanie własnego szefa odpowiadają służby policyjne lub specjalne, to te wszystkie służby trzeba zaorać razem z tymi wszystkimi funkcjonariuszami, którzy się tego dopuścili. Nie do więzienia, nie wielkie komisje wyjaśniające, tylko to rozwalić, zaorać, później oblać napalmem, podpalić, odczekać jeszcze chwilę, czy nic nie odrasta i dopiero zacząć budować coś od nowa. Jeżeli służbom do głowy mogłoby przyjść to, by zamiast chronić najważniejszych polityków w państwie, zamiast budować wobec nich parasol osłony kontrwywiadowczej, zaczęły ich nagrywać, żeby zbierać haki albo walczyć między sobą, no to nawet nie jest państwo teoretyczne. To jest państwo, które nie powinno nigdy funkcjonować. Witam Gadowski, kiwa głową. Tak, no bo tu jest niezwykle ważna rzecz. Dwóch oficerów ABW, którzy biorą udział w bezpośrednim wyjaśnianiu afery taśmowej, naraz idzie do biznesu. Ale gdzie? Idzie do biznesu osoby, która była także nagrywana. Kiedy ja o tym zaczynam mówić, to oczywiście odzywają się natychmiast w mediach społecznościowych także głosy atakujące bardzo. Tak? Nie wolno o tym mówić. Dwóch panów podpułkowników, nie wolno tego wymieniać. A to jest to, o czym mówi Łukasz Kister. W służbach, to jest hipoteza, ale trzeba ją sprawdzić. W służbach działają koterie, które osiągają prywatne. Z taką sytuacją i afera taśmowa może to wykazać. Rzeczywiście trzeba to sobie rozwiązać. Proszę Państwa, z takimi trzaskami musimy dawać, bo to tajne informacje. Redaktora naczelnego i spróbowała z nim rozpocząć grę, której celem byłoby uratowanie bezpieczeństwa i honoru tego państwa. A oni się tylko pogrążyli. No, agencja bez walizki to było coś, co bawiło wszystkich w kraju i wiem, jestem pewien tego, że bawiło wszystkich i naszych sojuszników, i naszych przyjaciół na wschodzie. Od środka na to wszystko z ogromnym zażenowaniem, tym bardziej, że Sylwester Latkowski był kierował pod redakcją, czy ja, ABW wtedy się tam działo już od czego tego tygodnika, zadeklarowaliśmy, że przekażemy te nagrania, które są w przedaniu redakcji do prokuratury, więc nie było żadnego problemu. Dlatego tak mocno stawiam tezę, że chodziło po prostu o sparaliżowanie pracy redakcji. I to było działanie mające taki wymiar polityczny tylko. Ale tu warto wspomnieć o paraliżowaniu. Stało się paraliżowanie, a może właśnie chodzi o to, żeby wejść do was i wywołać, żeby ktoś wypuścił kolejne nagrania. Bo tutaj te gry służb były tak nieporadne. Były po prostu, oni wiedzieli, że zabierając wam nawet wszystkie komputery z redakcji, no mam nadzieję, że oficerowie byli świadomi tego, że to jest gdzieś w chmurze, na dysku, na kajmanach, że to jutro może się znaleźć w internecie. Ale tu trzeba wrócić do tematu inwigilacji nas, dziennikarzy, czyli tego, co zostało ujawnione przez Mariusza Kajeńskiego, ministra koordynatora, który opublikował listę nielegalnie inwigilowanych dziennikarzy po zarządu Platformy PSL-u. Okazuje się, że do dzisiaj trwa kilka, bo
bodajże kilka śledztw, bo nie widzieliśmy całego spisu postępowań prokuratorskich, które dotyczą nielegalnej inwigilacji dziennikarzy, ale dzisiaj mamy już pewność. Ta inwigilacja była bardzo mocna, była bardzo głęboka. Inwigilacja. Pytanie, czy te osoby ze służb specjalnych, przez policję, aż które brały udział... Obrotowe radio zareagowało, że to jest inwigilacja. Nie zostaną, dlatego że materiał był niszczony, to chyba rzepa opisała na podstawie opowieści byłego szefa policji, pana Maja, że tam były poniszczone materiały. Chyba BSW zostało tylko wykorzystane, żeby zajmować się dziennikarzami. To doklejanie do jakichś śledztw kryminalnych, które toczyło się w różnych miejscach Polski, bo to taki był mechanizm. Wiesz, to jest tak jak właśnie z Sienkiewiczem, to co ja mówiłem. Oni byli w pewnej panice, histerii i bardzo szybko chcieli dojść do różnych rzeczy. I wtedy dochodzi do takiego gwałcenia tej podstawowej zasady, że źródła dziennikarskie są nietykalne i nie powinno się tego robić. No już w sytuacjach zabójstw, jakichś niezwykłych historii, tak, ale... A widać było, że oni mają nieprzepracowaną sprawę i poszli po prostu absolutnie na skrót i pogwałcili takie zasady państwa demokratycznego. To nie jest fajne, to się zdarza politykom z różnych ekip, dokonywanie takiego skrótu. Ale żeby wiesz, no tak, tutaj była większa skala, była większa liczba dziennikarzy i była mocna presja polityczna z góry, żeby jak najprędzej dowiedzieć się, co tu jest grane, więc nie bardzo patrzono na reguły, na zasady. To może Witold Gadowski jest bardziej optymistyczny co do tego, czy zostaną ukarani sprawcy nielegalnej likwidacji dziennikarzy? No oczywiście oni powinni zostać ukarani, bo złamali konstytucję, zasadę wolności słowa. To na pewno, ale ja chciałbym, żeby z tej afery taśmowej, jeżeli w ogóle coś możemy wyciągnąć jako państwo, żebyśmy wyciągnęli drobiazgowy opis tej sprawy. Z taką analizą, co nie zadziałało, gdzie i dlaczego. I wtedy być może będzie to materiał szkoleniowy dla przyszłych pokoleń naszych służb kontrwywiadu, służby ochrony, jak to się teraz nazywa? Służby ochrony państwa. To ja bym poszedł dalej. Ja bym opis jedno, a ja bym chciał, żeby z tego wynikła jeszcze jedna ważniejsza rzecz, czyli reforma służb specjalnych. A, to oczywiste. Czekamy 3 lata, tyle trwają rządy Prawa i Sprawiedliwości, na zapowiadaną reformę służb specjalnych. No ale wiesz, to jesteśmy w 3 roku rządów, 4 rok rządów, to już jest kampania wyborcza. Nie należy się spodziewać wielkich projektów chyba tego typu. Jesteśmy w ustroju służb, które zaproponował pan Siemiątkowski ze czasów rządów SLD w PZ. Wtedy nie zaproponował, tylko go przeprowadził, dlatego że jak była jedna służba po stronie wojskowej, jedna służba po stronie cywilnej, no to one zaczynały się zajmować panem ministrem, więc żeby nie były w stanie dalej ciągnąć wielu wątków, no to przeprowadzono reformę służb cywilnych, żeby nim się one ogarną, właśnie. To już będzie dawno po tych tematach, ale tutaj no, trzeba spojrzeć też... Czyli widzicie państwo, to nagrywanie to było dobre. Bardziej interesuje to, że źródła są nietykalne. Funkcjonariuszy interesuje to, żeby poznać prawdę. Ale właśnie to odróżnia dobrą pracę operacyjną od braku podstawowych umiejętności. To jest właśnie to, kiedy się zaczyna wykorzystywać technikę i podsłuchy. Praca operacyjna to jest praca z ludźmi i na ludziach, a nie praca na drutach i na słuchawkach. Na słuchawkach to każdy debil potrafi usiąść i podpiąć się do czyjegoś telefonu i słuchać, co on rozmawia z córką, z żoną czy z kochanką. A wielką umiejętnością jest to, żeby pozyskać źródło, przeprowadzić z nim takie działania, żeby go nauczyć dobrej pracy, żeby on przynosił tą wiedzę. Jakim wstydem dla wszystkich służb jest to, że mam nadzieję, że nie wiedziały, że tam, gdzie chodzą kluczowi politycy, tam ktoś stosuje podsłuchy, że nie wiedziały tego, co wiedziało pół Warszawy po różnych restauracjach, że Sowa i przyjaciele są nagrywani politycy, nim tak. Czyli widzicie państwo, pół Warszawy wiedziało o pewnych rzeczach, że Sowa tak nagrywa. Właśnie. No. Także proszę państwa, no najciekawsze to u nas jest, no u nas nasze Radio Conchita jest nad tymi wszystkimi opcjami jakby, prawda? No.
Radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Conchita, Conchita, Conchita. Czas na informacje dnia. Polska zawetowała wnioski z unijnej rady dotyczące stosowania karty praw podstawowych. Powstanie nowa zapora na Wiśle, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. 11 października ogłoszony dniem Kazimierza Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych. Paweł Zieliński, zapraszam. Na początek spoglądamy na murawę Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie polska reprezentacja piłkarska podejmuje Portugalię. To spotkanie w ramach Ligi Narodów trwa 15 minuta, jak na razie jest 0-0. Polska zawetowała wnioski z unijnej rady dotyczące stosowania karty praw podstawowych w 2017 roku. Nasz kraj na spotkaniu w Luksemburgu reprezentował wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Po posiedzeniu resort sprawiedliwości opublikował oświadczenie, w którym napisał, że powodem był brak odniesienia w dokumencie do prześladowania chrześcijan i wyznawców judaizmu. Polscy dyplomaci w Brukseli tłumaczą, że zwracali na to uwagę od dawna, najpierw Austriakom, którzy kierują pracami Unii, a później także Komisji Europejskiej. I że to właśnie Komisja, wspierana przez kilka krajów, nie chciała się zgodzić na odniesienia religijne. Polska podjęła jeszcze jedną próbę na posiedzeniu i argumentowała, by na równi z przestrzeganiem praw osób o odmiennej orientacji seksualnej, dzieci imigrantów czy kobiet, uwzględnić potrzeby ochrony chrześcijan i Żydów. Ministerstwo Sprawiedliwości napisało w oświadczeniu, że prześladowania chrześcijan i Żydów nie znajdują wystarczającego potępienia w ważnych międzynarodowych dokumentach. Brak jest skutecznych działań zmierzających do ochrony przed nimi, a ich religijny motyw bywa często przemilczany. Ponieważ do przyjęcia wspólnych wniosków z unijnej rady potrzebna jest jednomyślność, wnioski z tego posiedzenia zostały zawetowane. Austria zdecydowała się więc opublikować wnioski 27. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Pod Ciechocinkiem powstanie nowa zapora na Wiśle. Jej dokładna lokalizacja to wysokość miejscowości Siarzewo. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś to miejsce i zapowiedział, że w przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na te inwestycje. Ruszamy w przyszłym roku z pracami przetargowymi. Właściwie już dzisiaj przesądziliśmy to, że ten drugi stopień tutaj na Wiśle powstanie. On jest bardzo ważny. Dziękuję bardzo. Też się cieszę, podobnie jak mieszkańcy okolicznych tutaj ziem, ponieważ one są zagrożone powodziami. I dobry rząd oczywiście stara się kompensować straty związane z powodzią, ale bardzo dobry rząd zapobiega powodziom. I my chcemy być tym bardzo dobrym rządem. Według wstępnej koncepcji jedynym z elementów zapory ma być elektrownia wodna o mocy 80 MW. Inwestycja ma kosztować 2,5 miliarda złotych. Kalisz, kolejnym miastem w Polsce, w którym może powstać centrum usług wspólnych. Goszcząca w tym mieście minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że rząd jest zainteresowany tworzeniem takich centrów w mniejszych miejscowościach. Dzisiaj głównie te centra ulokowane są w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto. Ale to jest dobry moment i dobry czas po to, aby pokazywać inne miasta, już nie te, które wymieniłam, bo w nich po prostu już kolejne miejsca się nie zmieszczą. To, co znowu jest wymagane, to uczelnie wyższe, a te są w Kaliszu, które kształcą na kierunkach inżynieryjnych, bądź też kształcą absolwentów co najmniej w dwóch językach obcych. W Polsce istnieją 2000 centrów usług wspólnych, które stworzyły ponad 300 tysięcy wysokopłatnych miejsc pracy. 11 października będzie dniem Kazimierza Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych, ogłosił to Donald Trump. W okolicznościowej proklamacji amerykański prezydent wskazał na zasługi polskiego generała w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Oddajemy dziś hołd generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, polskiemu imigrantowi i renomowanemu dowódcy, który oddał życie za wolność podczas amerykańskiej wojny o niepodległość, napisał Donald Trump. Prezydent USA podkreślił przywiązanie Kazimierza Pułaskiego do wolności rządów prawa i suwerenności narodów. Przypomniał, że polski generał jest uznawany za ojca amerykańskiej kawalerii i że podczas bitwy pod Brandywine uratował życie generałowi George'owi Waszyngtonowi. Oddając się całkowicie naszej walce o wolność i niepodległość, generał Pułaski uosabia szczególne związki pomiędzy narodami polskim i amerykańskim, które pielęgnujemy do dzisiaj, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych, przypominając, że Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości.
Sejm Płaskiego został ustanowiony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1929 roku. Od tego czasu wszyscy prezydenci wydają proklamacje, w których ogłaszają 11 października świętem polskiego generała. W 2009 roku amerykański parlament przyjął rezolucję nadającą Kazimierzowi Płaskiemu honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I spoglądamy na stadion w Chorzowie, a tam już 1-0 dla Polski. Strzelcem bramki w 18 minucie był Krzysztof Piątek. Transport publiczny powinien odgrywać w polskich miastach coraz większą rolę. Tak uznali uczestnicy 7. Kongresu Transportu Publicznego, który rozpoczął się dziś w Warszawie. Eksperci rozmawiają o tym, jak skutecznie zachęcić do przesiadki do komunikacji zbiorowej. Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski zwraca uwagę na problem samochody z przedmieści. To, co dzisiaj szwankuje, to jest wzrost przyjazdu do miasta, z przedmieść, z okolicznych gmin do pracy, więc bardziej niż ta komunikacja miejska w obrębie miasta. Musimy teraz zwrócić uwagę na połączenia aglomeracyjne. Prezes Fundacji ProKolej Jakub Majewski zwraca uwagę na mało rozwiniętą sieć miejskiego transportu kolejowego w polskich miastach. Tak naprawdę ta kolej, która zawsze była takim obcym ciałem w organizmach miejskich, raczej obsługiwała ruch regionalny czy dalekobieżny, dzisiaj staje się jedynym sensownym wyborem. Kongres Transportu Publicznego potrwa do jutra. Noc pogodna i mglista. Chłodno od 4 do 12 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Jutro słonecznie i ciepło. Budujemy dobrą Polskę. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada większe wydobycie gazu z rodzimych złóż. Będziemy dochodzić prawie do 2 miliardów metrów sześciennych. Polski gaz będzie pompowany do polskiej sieci gazownictwa. Trwa dyskusja o skutkach ewentualnej reelekcji skazanej prawomocnym wyrokiem prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Dzisiaj mówimy zupełnie wprost do Kaczyńskiego, Morawieckiego i Sasina. Ręce precz od Łodzi. Co się stało z naszą mentalnością, z Polakami, z naszą dumą, godnością, że głosujemy na oszustkę? Kolejny huragan pustoszy południową część Stanów Zjednoczonych. W momencie uderzenia Majka był jednym z najpotężniejszych huraganów w historii Stanów Zjednoczonych. Polskie Radio 24. Południe. Będzie to miejsce dla wszystkich Polaków i pokaże najpiękniejsze tradycje wolności. Tak o Muzeum Historii Polski mówili przedstawiciele rządu. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister kultury Piotr Gliński wzięli udział w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski. Prezydent Andrzej Duda skierował do uczestników okolicznościowy list, a na miejscu była reporterka Polskiego Radia Dorota Piotrowska. Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez jego ministra Wojciecha Kolarskiego podkreślał, że dzisiejsza uroczystość to kolejny krok do wzniosłego celu. Do stworzenia niezwykłego pomnika dziejów ojczystych, walki naszego narodu o wolność i wytrwałej pracy na rzecz suwerennego państwa. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polacy muszą pokazywać, jak wielką wartością jest nasza historia. Bardzo cieszę się, że będziemy potrafili w końcu zacząć opowiadać. Nic nie będziecie potrafili, nic nie będziecie potrafili. Nic nie będziecie potrafili, nic nie będziecie umieli. O tych, którzy Polskę budowali, o tych, którzy walczyli o Polskę i za nią ginęli, i w końcu o tych, którzy Polskę także dla nas wskrzesili. Budując to muzeum, także budujemy tą dobrą Polskę dla przyszłych Polaków. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński i szef Muzeum Historii Polski Robert Kostro podpisali następnie akt erekcyjny, który jest dokumentem rozpoczynającym w uroczysty sposób budowę. Tak dzieje się wielka historia. Akt wraz z innymi pamiątkowymi przedmiotami oraz kamień węgielny pobłogosławili duchowni rzymskokatoliccy, prawosławni, ewangelicy, a także naczelny rabin Polski. Następnie Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński i Robert Kostro symbolicznie wmurowali je w betonowy blok powstającego budynku Muzeum Historii Polski. Dzielnie w dłoń. Razem z aktem erekcyjnym wmurowano kapsułę czasu, zawierającą m.in. znajdujący się obecnie w obiegu monety i banknoty, egzemplarz Dziennika Rzeczpospolita i filmy pokazujące prace przy budowie muzeum. Szef Muzeum Historii Polski Robert Kostro mówił, że będzie ono jedną z najnowocześniejszych placówek powstających obecnie w Polsce i w Europie. Mamy o wierność faktom,
o wierność doświadczeniom naszych przodków, ale z drugiej strony szukamy nowoczesnych, efektownych sposobów ich przedstawiania. Muzeum to nie jest miejsce odtwarzania, to nie jest miejsce antykwaryczne, gdzie się gromadzi pod kurzem różne rzeczy, ale gdzie się interpretuje przeszłość. W muzeum znajdzie się wystawa stała o powierzchni 7000 metrów kwadratowych, czyli największa ekspozycja historyczna w Polsce. Ponadto zaplanowano wystawy czasowe, centrum edukacyjne oraz wielofunkcyjne centrum konferencyjne z audytorium i salą kinowo-teatralną. Przewiduje się, że muzeum będzie odwiedzane przez co najmniej 500 000 gości rocznie. Muzeum powstaje na Cytadeli Warszawskiej, gdzie wraz z Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 10 Pawilonu i Muzeum Katyńskim będzie tworzyło wielki kompleks muzealny. Na ponad 30 hektarach przestrzeni zaplanowano także miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Warszawy. Otwarcie wystawy stałej Muzeum Historii Polski planowane jest w 2021 roku. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział program przyspieszania inwestycji w sieć gazową Polski. Program zainaugurowano w gminie Halinów w województwie mazowieckim. To tam rozpocznie się gazyfikacja. Podczas otwarcia programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że gaz dla Polski jest bardzo ważnym krajowym źródłem energii. Wydobywamy nieco ponad 4 miliardy metrów sześciennych z ponad 17, które zużywamy. Im więcej będziemy mogli sami wydobywać, a później przez sieć naszą rozpowszechniać, tym bardziej będziemy niezależni od zewnętrznych źródeł gazu. Rozwój sieci gazowej przyniesie wiele korzyści dla kraju, mówił premier. Czyste powietrze, miejsca pracy w Polsce, oparcie się o nasze surowce energetyczne, a więc zwiększenie suwerenności energetycznej naszego kraju, inwestycje przez polskich czampionów narodowych, polskie spółki. Program gazyfikacji Polski realizuje Polska Spółka Gazownictwa z grupy PGNiG. Do 2022 roku blisko 90% Polaków uzyska dostęp do gazu ziemnego. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Łomży podpisano kontrakt na budowę ostatniego odcinka drogi Via Baltica od przyszłej obwodnicy miasta do Kolna. Będzie miał 13 km długości, a jego budowa ma zakończyć się za 3 lata. Na placu budowy był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który powiedział, że nowa trasa ułatwi mieszkańcom Łomży codzienne życie. Sam tego doświadczyłem, jak każdy zwykły Polak, który przejeżdża często tą drogą, jak ona jest trudna, jak ona jest niebezpieczna, jak ona jest nieprzewidywalna w przejeździe. W 2021 roku to już przejdzie do historii. Ta droga będzie drogą bezpieczną, będzie drogą przewidywalną, będzie drogą komfortową, bo takie muszą być i takie są w części realizowane polskie drogi. Nowoczesny ruch komunikacyjny naszego kraju. Via Baltica to droga ekspresowa z Warszawy przez Litwę i Łotwę do Estonii. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W programie Czas na kampanię samorządową kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki zapowiedział, że dla niego najważniejszą sprawą w Warszawie jest jej rozwój. Zarzucił swojemu głównemu rywalowi w wyborach samorządowych, Rafałowi Trzaskowskiemu, że ten zamiast myśleć o rozwoju miasta, skupia się na walce z Prawem i Sprawiedliwością. Najważniejszą sprawą jest to, aby walczyć z PiS-em. Można wstrzymać podobne kroki, ale walczyć z PiS-em. Ja chcę Państwu powiedzieć, że ja inaczej wyobrażam sobie prezydenturę Warszawy. I to jest różnica pomiędzy nami. Dla Rafała Trzaskowskiego najważniejsza jest walka z PiS-em i wstrzymanie budowy dróg i budowanie nowych mostów. Wtedy Warszawa się zakorpuje, a dla mnie są ważne inne rzeczy. Ja nie mówię, że najważniejsza sprawa w Warszawie. Pielgrzymkę dzieciów zobaczyła Stowarzyszenia Synonu Wyjazdowa. Młodzież z katolickiego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie wraz z panem dyrektorem Robertem Zaczyńskim. Polecamy także pielgrzymów gimnazjum tu w Cynie, klub seniorów Ecznarowice z diecezji Kujawsko-Żywieckiej, pielgrzymów z parafii Tłuszcz, pielgrzymów z parafii Siecienko z diecezji Bydgoskiej, pielgrzymów z Łosoczyc, z diecezji kaliskiej, pielgrzymów z Brzezi, koło Łodzi, diecezji łódzkiej, a także pielgrzymów z Gorzkowic, Krzemionowic oraz uczniów ze szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Sztyngrowie, diecezji toruńskiej. Polecamy wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj podejmą nocne czuwanie, a więc pielgrzymów diecezji częstochowskiej,
diecezji sosnowieckiej. Polecamy wszystkich pielgrzymów w grupach zorganizowanych, indywidualnych, z kraju i zagranicy, którzy w dniu dzisiejszym nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Rozważamy tajemnicę odnalezienia Pana Jezusa z części radosnej Różańca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego potrzebnego, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Łaskiś pełna, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiam owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieku. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dołącz szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jasnogórska Matko, polecamy Ci ojczyznę, nasze parafie, rodziny, wspólnoty, dobrych dziejów Jasnej Góry i nas samych zgromadzonych na polowej modlitwie i wspólnie wołamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża, cierpią naszymi prośbami. Racz nie trafić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panu chwale najbłogosławiona, o Panu nasza, orędowczyko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swoim nas pojednaj.
Państwa synod biskupów pod hasłem Młodzież, Wiara i Rozeznawanie Powołania. Chcemy naszą modlitwą wesprzeć wszystkich uczestników synodu. Młodzi są przyszłością i siłą Kościoła. Ci młodzi nękani natarczywym powiewem szatańskiej nienawiści i wrogości i niechęci wobec Kościoła i jego pasterzy. Dlatego wołamy. Panie Jezu, Twój Kościół podążający drogami synodu kieruje wzrok na wszystkich młodych ludzi świata. Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie w swoje ręce, zawsze mając wolne serca, dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych celów. Pomóż im odpowiedzieć na wyzwanie, które kierujesz do każdego z nich, by realizując właściwy projekt życia, osiągnęli szczęście, wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodników. Otwieraj ich serca na wielkie marzenia i uczyń wrażliwymi na dobro innych. Niech trwają pod krzyżem jak umiłowany uczeń, by przyjmować w darze Twoją Matkę. Uczyń ich świadkami Twojego zmartwychwstania, by doświadczając Twojej bliskości głosili z radością, że jesteś Panem. Amen. W odpowiedzi na liczne ataki na Kościół w naszej ojczyźnie i na całym świecie w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem i pasterzami Winnicy Pańskiej jednym głosem pełni wiary i odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy prosimy. Święty Michale Archanielu, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, od Bogu obronić naszych, pokornie o to prosimy, a Ty, Boże niebieski zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Matko Kościoła, Królowo Aniołów, Święty Michał, Archaniele Pogromcu Szatana, Jego Ekscelencja Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolita Częstochowskiego, Arcybiskupa biskupa Andrzeja Przybylskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej wraz z księdzem arcybiskupem Stanisławem Nowakiem, dziedziną pasterskim błogosławieństwem. Dnia 11 października 1962 roku Ojciec Święty Jan XXIII zainaugurował Sobór Watykański II. Było podstawowym zadaniem odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś Kościele w świecie współczesnym? Jedną z najważniejszych odpowiedzi jest ta. Kościół jest niejako w Chrystusie, sakramentem, czyli znakiem widzialnym zjednoczenia Boga z ludźmi i jedności całego rodzaju ludzkiego. Jesteśmy wspólnotą osób, zjednoczoną z Bogiem i pomiędzy sobą. A to jest różnica pomiędzy grupą, która może być zbiegowiskiem i tłumem, nie mającym swoich imion. Dlatego prośmy Maryję, Matkę Kościoła, módl się za nami. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Góry transmitowaliśmy nabożeństwo apelowe. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Tym samym zachęcamy do pozostania razem z nami. Już za chwilę w telewizji trwamy informacje dnia, a w Radiu Maryja o 21.30 rozmowy niedokończone i ponowne spotkanie z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, panem profesorem Piotrem Glińskim.
wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Rosyjska intryga. Moskiewska dyplomacja próbuje pozbawić Polskę siedziby ważnej organizacji międzynarodowej. Chodzi o Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie, które jest częścią OBWE. Szczegóły w naszym dzienniku. Niedziela w domu. Dzięki ustawie ograniczającej handel w niedzielę Polacy spędzają więcej czasu z rodzinami. Wynika z raportu Solidarności. Nowenna za Polskę. Wartościowa inicjatywa przed wyborami samorządowymi. Wspólnoty parafialne zachęcają do modlitwy do Ducha Świętego w intencji dobrych wyborów. W naszym dzienniku w cyklu Kapłani Niepodległości sylwetka ojca Kosmy Lęczowskiego, bohaterskiego kapłana Legionów Polskich. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, już za chwilę w Radiu Maryja nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone, których gościem jest wiceprezes Rady Ministrów, pan profesor Piotr Gliński. Na to spotkanie już teraz Państwa zapraszam, ale pragniemy także bardzo gorąco i serdecznie podziękować wszystkim naszym ofiarodawcom, przyjaciołom Radia Maryja. Dziękujemy za ofiarowaną modlitwę, za każdy złożony dar serca i za każde materialne wsparcie. Do grona naszych ofiarodawców należą m.in. składający dary serca przy parafii świętego Antoniego w Jaśle: Janina Fary, Jan Maria Szkalbowie, Maria Bartusiak, Władysława Madej, Barbara Rutana, Jadwiga Bernacka, Kazimiera Pawian, Janina Piskor, Edward Bragiel, Anna i Edward Koperek, Halina Maczuga, Sylwester Lada, Emilia Ciula, Roman Czerkiewicz, Edward Burda, Kazimierz Kedra, Stanisław Hędzel, Jolanta Leśniak, Stanisław Leśniak, Maria Drechny, Aleksandra Parys, a także Zofia Kaim, Maria Młynarczyk, Irena Liszka i Barbara Opiela. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy i jak zawsze do całej rodziny Radia Maryja kierujemy gorący apel, prosząc wszystkich naszych przyjaciół w ojczyźnie i poza jej granicami o regularną i systematyczną pomoc. O wszystkich naszych ofiarodawcach pamiętamy w naszej wspólnej modlitwie. Bóg zapłać. Radio to KFM Eurokoncita, Barbie Baby, Lam, Strumekstra. Tu Radio Maryja Katolickim, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie ojciec Dawid i serdecznie zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Kultura i dziedzictwo Polski to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsza część już za nami, transmitowana zarówno na antenie Radia Maryja, jak i telewizji Trwam. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Przypomnijmy, naszym gościem jest wicepremier, pan profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Jeszcze nie może witamy, panie premierze, na antenie Radia Maryja. Witam ojca. Słuchać jeszcze nie proszę. Panie premierze, temat kultura i dziedzictwo Polski, temat niezmiernie rozległy, temat jakże ważny dla każdego z nas. I również w tym czasie, który teraz przeżywamy, to stulecie odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Wspominaliśmy o tych obchodach. Pan premier wspomniał, prawda, te trzy filary, na których budowane są całoroczne obchody, których kulminacja dokładnie za miesiąc, 11 listopada, będzie ten moment, w którym będziemy przeżywać ten kulminacyjny moment naszego świętowania narodowego. I tutaj takie pytanie rodzi się o tę wspólnotę naszą narodową, prawda? Ile uczyniliśmy w tym zakresie, aby to świętowanie było naszym wspólnym świętowaniem wszystkich Polaków? No to jest oczywiście pytanie zasadnicze, czy jedno z podstawowych. Ja tylko dodam, że obchody zaplanowane przez nas są pięcioletnie, a być może, a nawet na pewno przedłużymy te obchody jeszcze jeden rok, bo ostatnie trzecie powstanie śląskie, które kończyło
jakby no, zwycięsko w jakimś sensie, jeżeli chodzi o Śląsk, bo rezultaty poprzednich postęp były no, niesatysfakcjonujące, zamknęły, to powstanie zamknęło proces formowania się polskich granic, dlatego świętowanie stulecia odzyskania niepodległości to jest aż 6 lat. To był proces, jak pamiętamy, bardzo trudny proces. Tak, no wtedy po 123 latach utraty niepodległości Polacy potrafili się wznieść nawet ponad podziały, można powiedzieć, chociaż były tragiczne przecież momenty, zabójstwo pierwszego prezydenta, ale ten podzielony naród potrafił zbudować wspólnotę mimo wszystko. I Druga Rzeczpospolita miała no, na pewno w takim bilansie plusów i minusów miała znacznie więcej tych dobrych stron, mimo naprawdę bardzo trudnej sytuacji, także i materialnej przecież. A dzisiaj jest problem z polską wspólnotą. Wiele procesów kulturowych nie sprzyja integracji wspólnoty politycznej czy wspólnoty narodowej. Mamy bardzo ostry podział w społeczeństwie. No, jedynym wyjściem jest rozmowa, jest debatowanie, ale przede wszystkim przedstawianie racji i argumentów. Wspólnota musi się odnosić do wspólnych korzeni, wspólnej historii, wspólnych wartości. Gdy analizujemy, no właśnie te ostatnie 100 lat chociażby, już nie sięgając głębiej, to wydaje mi się, że pewne wartości są oczywiste, a więc może być, że są wspólne. No, ale one bywały w ostatnich latach kwestionowane. Oczywiście były kwestionowane w czasach komunizmu, ale to bierzemy w nawias, bo nie byliśmy wolnym krajem, nie byliśmy wolnym narodem. Natomiast po 1989 roku mieliśmy do czynienia z bardzo trudnymi czasami, jeżeli chodzi o budowę polskiej wspólnoty. Także to jest wciąż zadanie, wokół którego musimy się integrować. Trochę nie sprzyja nam z tego punktu widzenia otoczenie europejskie, gdzie są wyraźne trendy na budowę jakiegoś, no właśnie nie wiadomo jak to nazwać, społeczeństwa europejskiego. Coś takiego nigdy nie powstanie, jeżeli to może gdzieś w jakiejś przyszłości nieokreślonej zupełnie. I te trendy na pewno są przeciwstawne naszemu myśleniu o Europie, którym jest myśleniem podobnym do założeń ojców założycieli. To ma być Europa jako zbiór czy wspólnota ojczyzn, czyli niepodległych, niezależnych narodów, które mają pewne wspólne interesy europejskie, ale to nie zdominowuje ich tożsamości narodowej. Pan premier wspomniał o tych korelacjach europejskich. Wczoraj pan prezydent mianował 27 sędziów Sądu Najwyższego. Panie premierze, jakie ma to znaczenie na tle toczącego się sporu pomiędzy Unią Europejską a Polską? No to ma znaczenie przede wszystkim dla naszego porządku prawnego i dla naszego systemu sprawiedliwości sądowniczego. Ja przypominam, że zgodnie z polską konstytucją sprawy sądów, sprawy systemu sprawiedliwości są przynależne porządkowi prawnemu poszczególnych państw. I to polska konstytucja i ustawy określają te kwestie. I my to robimy, to znaczy robimy reformę obszaru, który jest niezbędny do zreformowania, żebyśmy mogli właśnie budować polską wspólnotę, ponieważ ocena funkcjonowania polskiego sądownictwa przez całe lata, to nie tylko ostatnie lata, ale przez całe lata, mówię od 89 roku, no bo tutaj jest jakaś cezura, była bardzo negatywna. Mówię, no w PRL-u nie było wolnych badań.
badań, wolnej opinii w ogóle na ten temat. Natomiast ja jako socjolog doskonale sobie przypominam, jak wyglądały te oceny. Ja nawet muszę powiedzieć, że na zjeździe socjologicznym, już wtedy byłem zaangażowany w politykę, ale jeszcze pracowałem na uniwersytecie, na zjeździe socjologicznym w Szczecinie, to był chyba 2013 rok, miałem jeden z takich głównych referatów poświęcony no właśnie problemom polskim, podstawowym, i odnosiłem się do wyników badań na temat opinii publicznej w relacji także do polskich sądów, oceny funkcjonowania systemu sprawiedliwości. I już wtedy było ewidentne, że te oceny są bardzo negatywne, że po prostu system sądowniczy nie funkcjonuje, jest bardzo źle oceniany przez społeczeństwo. I to zarówno pod względem efektywności, jak i sprawiedliwości, czyli na przykład niezawisłości sędziów i tak dalej. To były bardzo negatywne oceny. I to się powtarza, bo także ostatnie wszystkie badania na ten temat to potwierdzają. Mówi się nawet według niektórych badań, że w zasadzie około 80% polskiego społeczeństwa oczekuje istotnych zmian w zakresie sądownictwa. Więc my po prostu porządkujemy ten obszar życia publicznego, instytucjonalnego, mając mandat do tych zmian, mandat wynikający z wyborów parlamentarnych. Wobec tej batalii toczącej się wokół sądów, wokół reformy wymiaru sprawiedliwości w naszej ojczyźnie, tu pan premier wspomniał o tym, że ten wybór dotyczy przede wszystkim nas, naszego porządku. Niemniej jednak nasuwa się pytanie o stan suwerenności naszej ojczyzny wobec całej tej sytuacji i różnego rodzaju właśnie przepychanek na tle europejskim, Unii Europejskiej. No, ojciec to dobrze określił. To jest kwestia w zasadzie, no, tak kolokwialnie mówiąc, pewnych przepychanek. Ponieważ z jednej strony, no właśnie, zgodnie z regulacjami traktatowymi i wewnątrzkrajowymi, ten obszar należy do kompetencji państwa narodowego, czyli krótko mówiąc, my sami powinniśmy to reformować i Unia Europejska nie powinna w ten obszar wkraczać. Nawet pamiętamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego sprzed kilku lat, kiedy pytanie, czy skarga do Trybunału dotyczyła bodajże uposażeń sędziów, i odpowiedź była taka, że to jest kwestia państwa członkowskiego i Trybunał Sprawiedliwości nic do tego nie ma. No, taka była interpretacja tej sytuacji odnoszącej się przecież właśnie do funkcjonowania pewnego systemu sądowniczego wtedy. Natomiast teraz, z uwagi na sytuację inną, polityczną, bo wyraźnie widać, że ten spór i no, ta przepychanka, o której ojciec powiedział, ma wyraźne zabarwienie polityczne, no, sytuacja jest trudniejsza, bo polityka często naciąga różnego typu regulacje czy procedury i w związku z tym no, mamy trudniejszą sytuację, ale ja wierzę w to, że krok po kroku uda nam się tę reformę przeprowadzić, bo ona jest niezbędna i tutaj odwrotu nie ma. My po prostu musimy być konsekwentni w tych zmianach. Polski system sądowniczy nie może być niesprawiedliwy, nie może być nieefektywny i nie może być ciągle pod wpływem bezpośrednim, czy mentalnym, czy duchowym postkomunizmu, bo to wciąż te ślady postkomunizmu w tym systemie są bardzo wyraźne. Panie premierze, już wkrótce miną 3 lata wyborów parlamentarnych, w których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Wiele z obietnic wyborczych zostało już zrealizowanych. A które z tych obietnic, które jeszcze czekają na zrealizowanie w pierwszej kolejności, doczekają się wcielenia w życie? To ja mógłbym się zasłonić niepamięcią i powiedzieć, że nie pamiętam, których żeśmy jeszcze nie zrealizowali, bo koncentrujemy się na realizacji
poszczególnych zobowiązań, bo to tak trzeba określić, i zdecydowana większość została zrealizowana. Ja myślę, że takim podstawowym zobowiązaniem, które może nie do końca jest zrealizowane, to jest wciąż poziom życia Polaków. No dzisiaj miałem jeden z głosów, który mówił, że wciąż barierą dostępu do kultury są ceny na przykład, prawda? Bo nie wszystkich stać jest na zakup biletu, na uczestnictwo w kulturze poprzez barierę materialną, więc to jest wciąż problem. Myśmy zrobili olbrzymią zmianę. Ja mówię o tych programach społecznych, które głównie były nakierowane na przykład na dzieci, prawda? Na rodziny z dziećmi, bo w Polsce bieda dotyczy rodzin wielodzietnych, dotyczy także osób starszych i bardzo wielu różnych kategorii osób, i to jest bardzo przykre, że wciąż osoby są żyjące na bardzo niskim poziomie, które mają kłopoty z funkcjonowaniem codziennym i chcielibyśmy to zmieniać, a więc na pewno w obszarze seniorów jest jeszcze coś do zrobienia. My przedstawialiśmy takie projekty zmian, myślimy o pewnych tutaj działaniach, ale ja nie mogę wyprzedzająco mówić. Pani premier Szydło, która się zajmuje sprawami społecznymi, wydaje się, że formułowała już takie zapowiedzi i będziemy realizować. Na pewno myślimy, krótko mówiąc, o pomocy większej dla tych seniorów, którzy żyją w trudnych warunkach życiowych. Panie premierze, kiedy możemy spodziewać się, że Skarb Państwa odkupi polskie nagrania, by zabezpieczyć to dziedzictwo polskiej kultury? Tego typu interesy często wymagają ciszy. To jest trudne, dlatego że, jak Państwo może pamiętacie, polskie nagrania zostały sprzedane za 8 milionów złotych, czyli cały dorobek polskiej kultury popularnej, jeżeli chodzi o muzykę popularną, o piosenkę, bo te wszystkie praktycznie piosenki największych gwiazd z okresu PRL-u, ale wiele z tych osób przecież jest nam bliskich i to, co oni śpiewali i co było ważne dla pokoleń Polaków, zostało po prostu sprzedane, jeżeli chodzi o prawa autorskie. Przyczyną tej sprzedaży była zła sytuacja finansowa polskich nagrań, wynikająca tam z jakiegoś procesu o prawa autorskie, nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie bodajże zabrakło 2 milionów i ówczesny minister kultury poskąpił 2 milionów, żeby uratować polskie nagrania, no i sprzedano je. My się staramy o odkupienie. Kultura jest niezmiernym nośnikiem również polskości. I na kawie różnych wydarzeń rodzi się to pytanie, na ile my promujemy nasze bogactwo, naszą kulturę, nasz dorobek właśnie poza granicami naszej ojczyzny. Jest to trudne. Jest to trudne, dlatego że świat współczesny to jest świat olbrzymiej rywalizacji kultur także, ale także i przemysłów kultur. Kultura współczesna często to są kultury, to jest przemysł kreatywny, to są rynki poszczególnych segmentów kultury, które ze sobą rywalizują. Na przykład tak jest w muzyce i tutaj zdecydowanie przegrywamy. My powołaliśmy właśnie już za naszych rządów specjalny program wspierania tzw. przemysłów kreatywnych i tam między innymi wspieramy taką instytucję, która zajmuje się promocją polskiej muzyki za granicą. No bo wiadomo, że na przykład kraje anglojęzyczne mają olbrzymią przewagę na rynkach światowych, czy Francja. Francja przez inwestowanie zresztą w kulturę frankofońską, inwestowanie przez państwo, to od słynnego ministra Jacques'a Langa się zaczęło chyba, o ile pamiętam, ale to była też polityka de Gaulle'a, prawda, obrony interesów Francji na wszystkich frontach, także w kulturze, i to było państwo, które inwestowało olbrzymie pieniądze w to, żeby bronić swoich interesów, i to robi wiele krajów, prawda, a w Polsce tego na czas komuny oczywiście nie było, bo trudno tam było mówić o jakiejś racjonalnej obronie naszych interesów za granicą, a w III RP
po prostu o tym zapomniała, czy też nie realizowała tego. My dopiero musimy odbudowywać taką politykę promocji polskiej kultury także za granicą. Mamy duże sukcesy w takim obszarze, na przykład jak gry komputerowe. 95% mniej więcej polskiej produkcji, jeżeli chodzi o gry komputerowe, a staramy się, żeby one były coraz mądrzejsze, żeby to były gry, które także mają związek z taką głębszą kulturą czy wyższą kulturą, to jest produkcja na zagranicę. Z muzyką odwrotnie. Tylko 5% mniej więcej polskiego rynku muzycznego to jest to, co z Polski wypływa. Więc tu jest bardzo wiele do zrobienia w ramach promocji. Jak Państwo może wiecie, no, istnieje sieć instytutów polskich, którymi zawiaduje nie minister kultury, a minister spraw zagranicznych. My w tej chwili dopiero po zmianach także personalnych staramy się zintegrować system tych instytutów z Instytutem Mickiewicza, który podlega Ministerstwu Kultury, i tę promocję polskiej kultury robić wspólnie. Natomiast chociażby w ramach Niepodległej, czy w ramach działalności Instytutu Mickiewicza, no, staramy się organizować bardzo wiele działań promocyjnych dotyczących polskiej kultury czy polskiej muzyki. Na przykład w obszarze muzyki poważnej, tu są największe sukcesy, staramy się to robić poprzez to, że organizujemy różnego typu festiwale, czy konkursy, czy koncerty, które wymuszają wykonywanie polskiej muzyki przez zagranicznych wykonawców, bo to wtedy wchodzi do ich repertuaru. To jest dość dobra metoda, bo wtedy na przykład dobre orkiestry, które renomowane gdzieś na zachodzie, no, przyzwyczajają się do tego, że są wspaniali polscy kompozytorzy i krótko mówiąc, te nasze rzeczy, nie tylko Chopin, bo oczywiście konkurs chopinowski to jest wielki nasz brylant i dlatego na przykład wprowadziliśmy drugi konkurs chopinowski, nie wiem czy wszyscy wiedzą, w tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu chopinowskiego na starych instrumentach. Taka bardzo specyficzna rzecz. W ten sposób tą markę Chopina, która jest znana na całym świecie, możemy multiplikować, prawda? To samo pierwszy konkurs Szymanowskiego się odbył niedawno w Katowicach i też będziemy to cyklicznie powtarzali, więc to jest także promocja przez tego typu imprezy. Robimy także nowe programy, bo to, że troszkę więcej pieniędzy wydajemy na kulturę, pozwala nam na to. Programy wyszukiwania, promowania i wydawania na przykład zapomnianej polskiej muzyki XIX-wiecznej. To specjaliści wiedzą, olbrzymia ilość wspaniałych utworów, które się nie gra, o których świat nie wie i świat nie zna. Inny przykład, w tym roku też będzie pierwsza edycja Festiwalu Trójmorza. To jest promocja muzyki Trójmorza, a więc krajów bałtyckich, Polski, Węgier. No trochę to jest walka konkurencyjna z tymi największymi kulturami muzycznymi wokół nas, które częściej są promowane na świecie i także grane są oczywiście w Polsce, ale my chcemy wypromować na przykład tych wspaniałych kompozytorów naszego regionu, w tym także Polski. Od 2019 roku zagraniczni producenci będą mogli na konkurencyjnych zasadach tworzyć filmy w Polsce. Czy to działanie również wpisuje się poniekąd w tę promocję naszej ojczyzny? Poszerza po prostu rynek filmowy w Polsce. To jest działanie niezbędne dlatego, że też opinia publiczna o tym nie wiedziała, że Polska była jedynym oprócz Cypru w Europie krajem, gdzie takiego systemu zachęt produkcyjnych dla produkcji filmowych nie było. I w związku z tym koprodukcje zagraniczne, na przykład hollywoodzkie czy bollywoodzkie, omijały Polskę. Realizowane te filmy są bardzo często na Węgrzech, w Czechach, w Bułgarii, w Rumunii, gdzie no, koszty produkcji są tańsze, a dodatkowo są te zachęty, które polegają na tym, że się jakiś procent kosztów kwalifikowanych producentowi po wyprodukowaniu tego filmu i po spełnieniu tak zwanego testu kulturowego, czyli dowodu na to, że dana produkcja jest związana z krajem, gdzie uzyskuje się te
ten zwrot, te zachęty produkcyjne w jakikolwiek sposób związane. Na przykład zatrudnia ludzi z tego kraju, prawda? To zawsze musi być w kooperacji z jakąś firmą z tego kraju, promuje historię tego kraju, pokazuje krajobrazy z tego kraju, otrzymuje się ten zwrot. 25-30% kosztów kwalifikowanych. No, myśmy dopiero teraz